Następne pytanie dotyczy talizmanów. Droga Mario, chciałam Cię poinformować, że talizmany już do mnie dotarły i są bardzo ładne. Mam tylko pytanie, czy powinnam je nosić jednocześnie przez cały czas i czy ewentualnie mogę zmienić tasiemkę na jakiś rzemyk lub łańcuszek z zapięciem, bo boję się, że zawiązując tylko zgubię. Czy najważniejszy jest tylko kamień, czy musi być tak, jak otrzymałam? Może Cię rozśmieszą moje pytanie, ale chciałabym mieć pewność, że nie zrobię nic, co zakłóci rytuał. Moi drodzy, gdy otrzymujecie ode mnie talizmany, one są tak, jak do Was przychodzą. Gdy je odpakujecie, możecie ich używać. Bardzo ważne jest to, aby te sznureczki, które są do nich dołączone, jeżeli decydujecie się, że ten sznureczek zostanie, aby ten sznureczek zawiązać 3-4 razy, bo one lubią się rozwiązywać i taki talizman jak spadnie, to się uszkodzi. To jest pierwsza rzecz. Wy możecie zmienić taki sznureczek na łańcuszek jak najbardziej. Natomiast rzemyki ze skóry tutaj odradzałabym, ponieważ są to talizmany światła, talizmany dobra, miłości, bogactwa, przypływu i a rzemyk to jest skóra zabitego zwierzęcia, więc wracając do tego tematu omówionego wcześniej, byłaby to energia negatywna, energia, takie połączenie energii negatywnej z dobrą energią talizmanu, więc rzemyki Wam odradzam. I teraz tak, czy nosić je wszystkie naraz? Zazwyczaj, jeżeli jakiś talizman nie pasuje do drugiego, to ja Was o tym informuję w liście, który jest dołączony do paczuszki. Jeżeli nie ma takiego listu, to znaczy, że można nosić je razem. Na przykład jeden troszeczkę wyżej, tak jak mój, drugi troszeczkę niżej, trzeci jeszcze niżej. Tak możecie nosić. Możecie również robić tak, że w nocy nosicie inny, w dzień nosicie inny. Pamiętajcie, żeby nikt nie dotykał Waszego talizmanu. Nigdy. Straci on wtedy moc. Ta energia tej osoby się do tego przyklei, bo to również bardzo często się pojawia i ciągle się pojawia, mimo tego, że mówiłam to już w tysiącu różnych zdaniach. I teraz tak, co jest jeszcze ważne, Wy możecie również talizmanem spać, trzymając go w dłoni i Wy możecie również słuchać Waszego głosu wewnętrznego i danego dnia wybierzecie automatycznie na przykład ten talizman, a innego dnia inny, bo on Was będzie bardziej przyciągać. To wygląda tak, wstajecie rano, czujecie się na przykład jakoś tak, czy inaczej i stajecie przed Waszą półeczką, gdzie macie Wasze talizmany i wybieracie jeden z nich. On Was najbardziej przyciągał. Jestem pewna, że jeżeli zapoznacie się z energią danego kamienia dodatkowo, nie tylko z talizmanu, ja staram się wybierać tak, że kamień już ma tą energię, na co później jest również programowany. Czyli na przykład, jeżeli potrzebny jest talizman ochronny, to wybieram czarny turmalin, żeby na nim go stworzyć, lub czarny onyks. Jeżeli natomiast jest talizman na przykład bogactwa, to jest on wykonany na kamieniu o zielonym kolorze, na przykład na zielonym awenturynie. I gdy Wy zapoznacie się z działaniem tego kamienia, to jestem pewna, że będzie tak, że danego dnia boli Was głowa i Wyście wybrali akurat ten kamień, który poprzez swoje własne wibracje już zawarte w kamieniu, czyli nie te zaprogramowane przeze mnie dodatkowo, tylko zawarte w kamieniu, on już działa uśmierzająco na ból głowy. Taki banalny przykład. Następne pytanie na temat talizmanów, tylko muszę je odnaleźć. Najdroższa Pani Mario, stało się właśnie coś bardzo dziwnego. Kiedy chciałam napisać wiadomość do koleżanki, że jestem szczęśliwa, bo przyszedł talizman, na który nie mogłam się doczekać, poczułam ból w dłoniach. Jakby schodził na telefon i nagle kolory zaczęły różne wyskakiwać na ekranie i telefon tak jakby zaczął głupieć. Jakby cały ból mych dłoni był wyciśnięty do telefonu. Czy zrobiłam coś złego? Wystraszyłam się bardzo. Moi drodzy, jeżeli coś takiego się dzieje, to ten talizman zaprogramowany pozytywnie, by coś pozytywnie zmienić w Waszym życiu, daje Wam znak, aby nie mówić tej określonej osobie o tym, że go macie lub jak on ma działać. Czyli on jest zaprogramowany światłem. On jest zaprogramowany tą energią istot światła. I on tę energię w sobie ma. Gdy Wy go na przykład zakładacie lub on do Was przychodzi,
I nagle wy się tak cieszycie, że chcecie o tym powiedzieć całemu światu. I na przykład, tak jak tutaj w tym liście, chcecie zadzwonić do określonej koleżanki. Ale ta siła światła wie, że ta osoba w rzeczywistości źle wam życzy. Że ta osoba, gdy dowie się o tym, że macie ten talizman, będzie automatycznie wysyłać cały czas negatywne myśli. Myśli na takiej zasadzie, a żeby ci ten talizman nie zadziałał, a to jest, zobaczysz, że ci to się nie uda i tak dalej. I ta energia zawarta w talizmanie, ona to wie i dlatego w ten sposób już czasami mam takie wrażenie, że anioły starają się czasami już krzyczeć nam do ucha, jeżeli nie potrafimy czegoś usłyszeć normalnie. Czy czasami mam takie wrażenie, że ta siła anielska stanie obok kogoś i trzepnie go w głowę. Wiadomo, że to jest żart, ale dokładnie tak jest. Że już ta siła anielska starała się powiedzieć, na przykład, słuchaj, nie dzwoń, nie dzwoń, nie mów o tym, że masz ten talizman, nie mów, jak on działa, a ta osoba tego nie słyszy, to będą działy się takie rzeczy, że ona chce wybrać numer do tej koleżanki i zaczynają się dziać cuda, nazwijmy je tak, w cudzysłowie. Ale moi drodzy, kolejne pytanie.